Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Przechodzimy do naszego błogosławieństwa, które brzmi: błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, czyli szczęśliwi, którzy cierpią. Jak to brzmi? Prawda? Kazanie na górze i błogosławieństwa mają to do siebie, że czasem stawiają takie dziwne wyzwania. Jak to brzmi? Szczęśliwi, którzy cierpią. No przecież to jest niewiarygodne. A jednak taka jest prawda, bo Jezus to powiedział. Nam się wydaje, że cierpienie nigdy nie może przynieść czegoś dobrego. Zawsze od niego chcemy uciekać. Ale kiedy się temu tematowi przyjrzymy troszkę głębiej, to zobaczymy w tym głębie. Moi drodzy, cierpienie, które dotyczy tego błogosławieństwa, oczywiście nie obejmuje wszystkiego. Nie będziemy dzisiaj mówić w ogóle o cierpieniu, które w maksymalnym uproszczeniu bym powiedział, że jest cierpieniem jako doświadczenie. Klasyczny przykład to życie Joba, który cierpiał, ale zupełnie nie z powodu prześladowań, prawda? Innym przykładem może być życie Abrahama. Też cierpiał. Nie fizycznie. Był zdrowy, bogaty, ale cierpiał z powodu tego, że nie miał syna. Inny rodzaj cierpienia, ale też zupełnie nie z powodu prześladowań. Ale dzisiejsze błogosławieństwo brzmi: błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie. A więc dziś będziemy się nad tym tematem pochylać i tylko tym. Dlaczego to błogosławieństwo jakby zamyka cykl błogosławieństw? Dlaczego on jest na końcu? Powiem w ten sposób, bo ono dotyczy, jakby zakańcza tych 7 błogosławieństw, one jest 8. Dlatego, że tak prawdę mówiąc, można to ująć w ten sposób. Jeśli prawdziwie rozumiesz i żyjesz tymi 7 błogosławieństwami, spodziewaj się 8. To spodziewaj się, że te prześladowania mogą przyjść. Może to brzmi mało zachęcająco, co? Może to brzmi trochę tak jak niespecjalnie dobra wiadomość. Ale powiem wam, że to jest dobra wiadomość. Bo musimy sobie popatrzeć na to inaczej. Jeśli nie chcemy żyć tymi błogosławieństwami, to też trudno nam mówić o tym, że w ogóle chcemy należeć do Królestwa Niebios. Czytamy wyraźnie: błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Albowiem ich jest Królestwo Niebios i tylko ich. Kochani, to jest powtórzenie. Po raz pierwszy było to w wersecie 3, kiedy jest pierwsze błogosławieństwo. Tam czytamy to samo: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Jest to taka klamra, która spina całe błogosławieństwa. I jakby mówi nam, że jeśli będziemy żyć błogosławieństwami, to jesteśmy obywatelami Królestwa Niebios. A jeżeli nie, no to nie za bardzo. Więc patrząc na to w ten sposób, to myślę, że to jest dobra wiadomość. Kochani, błogosławieni, którzy cierpią prześladowania. Zanim powiemy, kto to jest, to chyba już jesteście przez cały ten czas przyzwyczajeni, że zaczniemy od spojrzenia z drugiej strony, czego to błogosławieństwo nie dotyczy. I tutaj od razu otwórzmy Boże Słowo. Pierwszy list Piotra, rozdział 4. I werset 15. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wiecie, że można cierpieć prześladowania właśnie z tych przyczyn? Można cierpieć prześladowania z powodu złych czynów, uogólniam, powiem, z powodu grzechu, albo z powodu, też uogólnie, z powodu głupoty swojej własnej. Można cierpieć prześladowania, ale one absolutnie nie obejmują tego błogosławieństwa.
Jeśli cierpimy, to już na własny rachunek, ale nie oczekujmy za to błogosławieństwa. Wiecie, patrząc na Biblię, na lud izraelski, którego historię dobrze znamy, ileż oni wycierpieli z powodu własnego grzechu, prawda? Ileż oni wycierpieli wojen, niewoli z powodu własnego grzechu, z powodu bałwochwalstwa. Pan Bóg ich przez tym ostrzegał. Pan Bóg, przychodząc z przymierzem, już od razu powiedział, że jeśli będziesz wypełniał, to będziesz miał błogosławieństwo. Jeśli nie, to spotka cię sąd. Upraszczam oczywiście. Kiedy oni zaczęli źle kroczyć, Pan Bóg posłał proroków. Ale w końcu stało się tak, że poprzez wojny i inne doświadczenia znaleźli się w niewoli. I co teraz? Czy mogli powiedzieć, my, lud Boży, cierpimy przez tych Chaldejczyków strasznych? My dla imienia Jahwe tu cierpimy w niewoli. Mogli? Nie mogli. Absolutnie nie. To był wynik grzechu. I nie mogli w żadnym przypadku powoływać się na to, że cierpią dla imienia Jahwe. To mówię o całym narodzie. Powiem krótko jeszcze o tym, że to może dotyczyć indywidualnych osób. Mnóstwo można by ich wymieniać, ale chcę powiedzieć coś o pewnym królu. A skoro jest mowa o królu, to pewnie to nie dotyczy tylko jednej osoby, ale szerzej podwładnych. Ale Biblia zwraca uwagę na króla Manasesa. Jest to zapisane w drugiej księdze Kronik, 33 rozdział, 9 werset. Lecz Manases zwiódł Judę i mieszkańców Jeruzalemu, tak iż postępowali gorzej niż narody, które Pan wytępił przed synami izraelskimi. Zanim pójdę dalej, nie sposób nie zatrzymać się tu na moment. To jest coś niesamowitego. Ja naprawdę drżę, jak to czytam. Oto widzicie, Pan Bóg wypędził narody z tego miejsca. Narody wypędził dlaczego? Dlatego, że trwały w grzechu. Pan Bóg nie mógł już patrzeć na tą obrzydliwość narodów pogańskich, które przecież Boga nie znały, i sprowadził tam swój naród. Lud święty, wybrany, który miał świecić przykładem, życiem. Okoliczne ludy miały, patrząc na ich życie, zapragnąć tego samego. A co się stało? Wiecie, nawet ten lud nie zrównał się z tamtymi, poszedł dalej. Był jeszcze gorszy. Gdybym nie znał Biblii, gdybym nie znał Boga, to bym był przekonany, że następny werset będzie: i Pan Bóg wypędził Izraela. Albo w ogóle go zlikwidował. Ale co czytamy? Pan przemawiał do Manasesa i do jego ludu. Jaka jest miłość Boża? Jaka jest miłość Boża? Pan Bóg przemawiał do Manasesa i jego ludu, lecz oni nie zważali. Wówczas Pan sprowadził na nich dowódców wojska króla asyryjskiego i ci pochwycili Manasesa hakami, skuli dwoma spiżowymi łańcuchami i uprowadzili do Babilonu. Cierpienie? Pewnie. A z jakiego powodu? Czy mógł się odwoływać, że dla imienia Jahwe? Że jest tym, który zna Boga, a pogańskie ludy go tu ciemiężą? Absolutnie nie, z powodu grzechu. Ale wzruszam się wręcz, kiedy czytam dalej. A gdy znalazł się w ucisku, błagał Pana swego Boga, ukorzył się bardzo przed obliczem Boga swoich ojców i modlił się do Niego, a On dał się uprosić i wysłuchał Jego błagania i pozwolił Mu wrócić do Jerozolimu, do swego królestwa. To jest niesamowite, jak wielka jest miłość Boża. Mówię trochę w bok tematu głównego, zaraz do niego wrócę. Ale myślę, moi drodzy, że jeśli ktoś z nas gdzieś błądzi, gdzieś odsuwa się od Boga, jak Manases. Po pierwsze, kiedy Pan Bóg do ciebie przemawia, to słuchaj. Kiedy Pan Bóg do ciebie przemawia, to słuchaj. Oni nie słuchali. I zakończyło się to bardzo tragicznie. Więc kiedy Pan Bóg przemawia, to słuchaj. Lepiej słuchać słowa niż sądu.
Ale z drugiej strony, popatrzcie, chociaż dopuszczał się tak strasznych grzechów, że prześcignął narody pogańskie, wciąż dla niego była łaska. I to w Starym Przymierzu. Więc nigdy nie możesz powiedzieć, że twój grzech jest tak wielki, że już tak daleko zabłądziłeś, że nie ma łaski. Nigdy nie możesz tak powiedzieć, skoro była łaska dla Manasesa. Ale wracam. Wracam do głównego tematu. To są przykłady ludzi, którzy cierpieli, ale z powodu grzechu. Jeszcze zdanie o tym, że można cierpieć z powodu własnej głupoty. Już bardzo króciutko. Wiecie, wiadomo jest, że jeżeli człowiek podejmuje złe decyzje, teraz nie mówię o grzechu, ale tak po prostu, po ludzku, to można wpakować się w kłopoty. I ciężko tu mówić o cierpieniu dla imienia Jezus. Jeżeli robimy złe decyzje, jeżeli podejmujemy jakieś nietrafione, nieprzemyślane decyzje, to już nasz problem. Ale w liście Piotra czytaliśmy o czymś jeszcze, o wtrącaniu się w nie swoje sprawy. Ciekawy temat, ale nie czas go teraz głębiej rozważać. Kiedyś słyszałem takie określenie, że jeśli wkładasz palce między pędzące szprychy, to nie dziw się, że ci palce połamie. Prawda? Jeśli wkładamy swoje ręce w nie swoje sprawy, to możemy się napytać problemów, jak to się u nas tu mówi. Ale pozwólcie, że pójdę dalej. To jest negacja. Czyli czego to błogosławieństwo nie dotyczy? Czytamy, że cierpią z powodu sprawiedliwości. Ale i tutaj uwaga. I tutaj uwaga, bo to można również źle zrozumieć. Wielu ludzi myśli, że cierpi z powodu sprawiedliwości, a tak naprawdę w ogóle to nie ma z tym nic wspólnego. Nie czytamy tutaj, że to błogosławieństwo dotyczy tych, którzy cierpią z powodu religii. Rozumiecie tą myśl? Że nie dotyczy to tego, którzy z powodu przestrzegania jakichś religijnych zasad cierpią. Albo swojej nadgorliwości, albo wręcz fanatyzmu. Albo trzymania się kurczowo jakichś religijnych rytuałów. Można cierpieć i z tego powodu. I ludzie czasem myślą, że to już jest to. Że to już jest trzymanie się, że już cierpią z powodu sprawiedliwości. Ale wcale nie. Można tutaj mówić o czymś takim bardzo, bardzo wielkim. Na przestrzeni historii ileś przyszło cierpień z powodu właśnie jakiegoś fanatyzmu, jakiejś nadgorliwości. Ale można też mówić o pewnych drobiazgach. Gdzie są ludzie, kiedy, nie wiem, ktoś może uważać się za jakiegoś cierpiętnika, bo w imię sprawiedliwości rozumianej przez siebie, nie wiem, na przykład zakłóca nabożeństwo, a potem uważa, że cierpi, bo mu zwrócono uwagę. To też taki zakres mini, ale też jest. Jezus wyjaśnia to w wersecie 11. Wróćmy do tekstu. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. I tu jest już wytłumaczone ostatecznie. Ze względu na mnie. Inny przykład mówi ze względu na imię moje. A więc, moi drodzy, to dotyczy tego, że możemy cierpieć ze względu na Jezusa. Czyli jestem Jego naśladowcą. Staję się takim jak On. I wtedy mogę liczyć się z prześladowaniami. I właśnie tylko te prześladowania są objęte tym błogosławieństwem. Otwórzmy list Jana, 15 rozdział. Już dziś był cytowany, ale idziemy do kolejnych wersetów. List Jana, 15 rozdział od wersetu 18. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowywali, i wasze zachowywać będą. A to wszystko uczynią wam, to słuchajmy przede wszystkim, a to wszystko uczynią wam
dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. I od razu jeszcze jeden fragment. Drugi list do Tymoteusza. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, mówi apostoł Paweł do Tymoteusza. Za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Znowu, nie brzmi to zbyt optymistycznie, ale tymi wersetami myślę, że wchodzę w odpowiedź na pytanie, czego to błogosławieństwo naprawdę dotyczy. Jezus wybrał nas z tego świata. Myślę, że to, co dzisiaj na wstępie usłyszeliśmy, bardzo koresponduje z tym, co chcę powiedzieć. Jezus wybrał nas z tego świata. Mamy inne priorytety, mamy inną mentalność, mamy inne cele. Stajemy się takimi jak Jezus. Wiecie, świat Jego znienawidził. Świat Jego prześladował, więc będzie i nas. Zastanówmy się na moment, jak działa schemat prześladowania. Jezus jest światłością świata. Czytane to było na wstępie. Co robi światłość? Otwórzmy to miejsce. 1 Jana 1,5. Co robi światłość? A światłość świeci w ciemności. Tyle. Wiecie, światłość nie jest agresywna. Światłość nie walczy. Światłość, nie wiem, nie używa jakiegoś oręża czy czegokolwiek takiego. Światłość po prostu świeci. Światłość świeci w ciemności. I tyle. Jezus był światłem i my jesteśmy światłością. I po prostu schemat prześladowań na tym polega, że światło świeci i to wystarcza, bo ona obnaża ciemność. Bo ona obnaża uczynki ciemności. Inaczej mówiąc, grzech. Światłość świecąc obnaża czy demaskuje grzech. A tego świat nienawidzi. A tego świat nienawidzi. I dlatego są prześladowania. Parę przykładów. Rozpocznę od takiego może mało znanego, ale myślę, że on jest mimo wszystko trafny. Kiedy patrzę na życie prawie co pierwszych ludzi, Kaina i Abla, to myślę, że tam i to już działało. Że Kain był człowiekiem, który żył w grzechu. I nie mógł znieść światła, które emanowało z jego brata. Tak myślę. A to, co się wydarzyło, było tylko już taką kroplą nad i. Już wcześniej musiała być nienawiść między nimi. Z czego to wnioskuję? Z tego, że kiedy Bóg do niego przychodzi, już po tej ofierze, kiedy Bóg do niego przychodzi, co mówi? Gdybyś czynił dobrze. Inny przykład mówi, gdybyś postępował właściwie, byłoby wszystko w porządku. Czego to dotyczy? Przecież nie złożone ofiary, tylko życia wcześniej. Gdybyś czynił dobrze, byłoby wszystko w porządku. Wcale by cię życie twojego brata nie musiało oskarżać. Inny przykład, może bardziej oczywisty. Daniel. Myślę, że o nim jest tak wiele napisane. Życie Daniela to jest życie jakże święte. Nikt nie ma wątpliwości, że był prawdziwym światłem w swoim otoczeniu. I pamiętacie reakcję jego kolegów po fachu, satrapów, czy tych ministrów. Co powodowało nienawiść tych satrapów do Daniela? Przecież on nie dał im żadnego powodu. Wyobrażam sobie go jako bardzo miłego, bardzo sympatycznego. Kogoś, kto, na kim można było polegać. A jednak ta światłość, która w nim była, demaskowała ich życie. I stąd ta nienawiść. I stąd przyszło prześladowanie. I stąd znalazł się w lwiej jamie. Można powiedzieć również i o Dawidzie i Saulu. Również podobnie.
Otóż Saul tak bardzo nienawidził Dawida. No pewnie, że zazdrości, ale skąd to się brało? Oto on był już, Saul był już kimś pustym. Już stracił społeczność z Bogiem. Już brnął w grzech. A oto przed nim był ktoś, z kogo emanowała Boża obecność. Nie mógł tego znieść. I to się nakręcało. Ale najpiękniejszy przykład to sam Jezus. Za co był prześladowany przez faryzeuszy, przez ówczesny system religijny? Za to, że był dobry? Za to, że uzdrawiał? Kiedyś nawet zapytał faryzeuszy, za jakie uzdrowienie, czy za jaki cud go prześladują. Powiedzieli mu, że nie za to. To więc za co? Powiem najprościej, po prostu był inny. Faryzeusze, uczeni w piśmie, nie mogli znieść tego światła, które ich oświecało, które demaskowało ich pustą religijność. Oni sami to czuli, oni sami to widzieli w Jego obecności, że ich religia jest pusta. Co gorsza, nie mogli znieść tego, że Jezus demaskował to przed innymi. I stąd to prześladowanie. Moi drodzy, ale chcę przejść do czegoś najważniejszego, bo to były przykłady z historii. A co dzisiaj? Myślę, że to jest najważniejsze dla nas. Co dzisiaj? System tego świata, czy ludzie tego świata są pogrążeni w ciemności. I powinni tak samo, jak za czasów Jezusa, dziś na Jezusa, którego zwiastujemy, reagować. Chyba, że innego Jezusa im zwiastujemy. Takiego bardziej ugłaskanego, bardziej tolerancyjnego. Takiego, który wszystko akceptuje. To wtedy to może nie. Moi drodzy, Jezus się nie zmienił od tamtych czasów. Ludzie tak naprawdę w swojej naturze też się nie zmienili. A więc zwiastowany Jezus dzisiaj musi powodować te same reakcje, co wtedy. Prawda? Jakie reakcje wtedy powodował? Dwojakie. Po pierwsze, wielu uwierzyło w Niego. Czytamy to w wielu miejscach. Ale po drugie, ludzie Go nienawidzili i prześladowali. To samo powinno towarzyszyć dzisiejszemu zwiastowaniu. Albo ludzie będą się nawracać, albo ludzie będą prześladować. Ale to prowadzi do kolejnego poważnego wniosku, mocnego wniosku, kim ja jestem, jakie jest moje chrześcijaństwo, jakie jest moja postawa. Moi drodzy, moja postawa, moje chodzenie w tym świecie nie może pozostawać bez jakiejś reakcji, bez wpływu na otoczenie. Te dwie reakcje powinny następować. Albo ludzie, patrząc na nas, będą chcieć za tym iść. Będą pytać, tak jak tu przed chwilką w świadectwie słyszeliśmy, skąd to masz? Ja też tak chcę. Albo będą nas prześladować. Pewnie, że nie może w ten sposób, jak będziemy słyszeć na tej konferencji. Żyjemy w innym miejscu i Bogu dzięki, ale mogą prześladować nas przez izolację, niezrozumienie, wyśmianie, drwinę, kpinę. No chyba, że nasze chrześcijaństwo jest bardziej formą niż treścią. Otwórzmy Ewangelię Łukasza. To jest dokładnie to samo miejsce, które czytamy z Ewangelii Mateusza, 5 rozdziału. To też są zapis błogosławieństw z kazania na górze. I tutaj 6 rozdział Ewangelii Łukasza, werset 22. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą i gdy was wyłączą i lżyć was będą i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Imieniem jako bezecnym w innym tłumaczeniu jest będą was zniesławiać, znieważać. A werset 26. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was będą mówić. Tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Powiem tak, kochani, jeśli nie cierpimy, jeśli nie przeżywamy doświadczeń w sensie prześladowań, to dobrze. To dobrze, to chwała Bogu.
to się cieszmy tym. To jest naturalne. To jest naturalne, że nikt z nas się nie pcha do cierpień. To jest zupełnie naturalne, że nikt z ludzi, żaden chrześcijanin nie powinien szukać prześladowań. Nie powinien za nimi tęsknić. To jest jasne. I powiem tak, że to jest dobrze, jeśli nie cierpimy żadnych prześladowań. Pod jednym wszakże warunkiem. Uwaga. Jeśli powodem braku prześladowań nie jest ten fakt, że świat uważa nas za swoich. Bo jeśli tak, to mamy problem. Ewangelia Jana 15:19 z Nowego Przekładu. Gdybyście byli ze świata, świat kochałby was jako swoją własność. I wtedy by nas nie prześladował, prawda? Bo jeśli nas kocha jako swoją własność, to nie ma problemu. Ponieważ jednak nie jesteście z tego świata, świat was będzie nienawidził. Cały czas mówimy świat, świat, świat. Ale może ktoś przytomnie zauważyć, że tak naprawdę to większość prześladowań przyszło nie ze strony świata. To tak na marginesie tylko chcę zaznaczyć. Że większość prześladowań, patrząc na wieki, które mi minęły, to raczej przyszło od wewnątrz. Od strony religii, kościoła czy nominalnych chrześcijan. I tak było przez wieki. Ale tak było i za czasów, kiedy Jezus był na ziemi. Przecież to nie Rzymianie go prześladowali. To faryzeusze, uczeni w piśmie, system religijny, ale jakkolwiek i tak inspirowany duchem tego świata. Moi drodzy, i na tym kończą się jakby błogosławieństwa. To nie znaczy, że ja kończę. Jeszcze chwilkę. Ale na tym jakby kończą się błogosławieństwa. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Jeszcze raz zwracam uwagę na tą obietnicę, albowiem ich jest Królestwo Niebios. To jest ta klamra spinająca od początku do końca, mówiąca nam, że jeśli jesteś kimś, kto zna błogosławieństwa, kto żyje błogosławieństwami, to jesteś obywatelem i będziesz obywatelem Królestwa Niebios. Ale to błogosławieństwo ostatnie jest na tyle trudne i ciężkie, że Jezus dał jeszcze komentarz. I chwilkę na ten komentarz poświęcimy czas. Werset 11 i 12 jest już jakby komentarzem. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Popatrzcie, nawet już w formie gramatycznej to jest zauważalne, że skończyły się błogosławieństwa. Taki drobiazg. Ale cały czas błogosławieństwa były w trzeciej osobie. Oni, błogosławieni, oni. I nagle przechodzi już do drugiej osoby. Błogosławieni jesteście. To tak jakby już troszkę bardziej osobiście brzmi. Do ciebie, do mnie. Ale po drugie Jezus tutaj wyjaśnia, że te błogosławieństwa to nie tylko jest kwestia fizyczna, zadawania bólu, cierpienia czy zabijania. Jest to też właśnie i to zniesławianie, wyśmiewanie. Ja czytałem to z innych fragmentów, ale będąc ścisłym, to ten fragment jest pierwszy, jeśli tu umiejscowić to jakby w osi czasu. I w końcu nasza reakcja. I na to poświęcimy troszeczkę czasu. Nasza reakcja, jaka powinna być. I choć tutaj jest mowa o radości tylko, ale pozwólcie, że troszeczkę to rozszerzymy. Mając w pamięci poprzednie błogosławieństwa, troszeczkę to rozszerzmy. Więc jeśli ze względu na imię Jezus, jeżeli ze względu na to, że staliśmy się Jego dziećmi, patrząc znów na błogosławieństwa, od 1 do 4 szukaliśmy Pana, znaleźliśmy Go, jesteśmy Nim nasyceni, a potem jesteśmy tymi, którzy są miłosierni, są tymi, którzy są czystego serca, którzy zaprowadzają pokój. W efekcie tego wszystkiego, w efekcie tego zaczynamy cierpieć prześladowania jakkolwiek. Może tylko drwiny, może coś więcej. To naszą reakcją, co powinno być. Po pierwsze, nie wolno nam się mścić i szukać odwetu.
Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Poprzednio mówiliśmy w kontekście takim ogólnym takich relacji ludzkich. Teraz bardziej to umiejscowiamy w kontekście prześladowań. Moi drodzy, gdybyśmy mieli szukać odwetu, mścić się, to znaczy, że w ogóle nie znamy Boga tak naprawdę. To w ogóle niczym się nie różnimy od naszych prześladowców. To po pierwsze. Po drugie, nie wolno nam też żyć w nieprzebaczeniu. Znamy to, nie będę już tego rozwijał. Musimy mieć serce gotowe do przebaczania. Będzie łatwo przebaczyć czyjś drwiący uśmiech. Ale grabież mienia? Już trudniej. A tego doświadczali nasi bracia, którzy są w liście do Hebrajczyków opisani. Tego doświadczają dzisiaj Kościół prześladowany. A myślę, że więcej radości jest u nich czasem niż u nas. I w końcu, moi drodzy, nie wolno nam też żyć w takim poczuciu takiej krzywdy. Chcę być dobrze zrozumiany. Bo wiecie, można te dwa pierwsze punkty mieć w porządku, czyli nie mścić się, czyli przebaczyć, ale i tak żyć w takim poczuciu takiego trochę, takim poczuciu bycia nieszczęśliwym. Mam na myśli takie sytuacje. Może nie chodzi mi tutaj może o jakieś konkretne słowo czy o jakiś konkretny czyn wobec nas, bo to już przebaczyliśmy. Ale tak bardziej ogólnie, takie życie w poczuciu, dlaczego tak jest, dlaczego mnie to dotyka, dlaczego ja muszę tak cierpieć, inni tak nie cierpią, jak ja cierpię, a tamci się mają lepiej ode mnie, a ja przecież tak kocham Pana, a tyle muszę przeżywać. Wiecie, to jest takie poczucie takim życia w takim przygnębieniu, w takim poczucie jakby krzywdy. Jezus daje na to antidotum. Jezus najlepiej wie, jak się z tym rozprawić. I mówi słowo, które nas zaskakuje. Radujcie się. Radujcie się i weselcie. To jest antidotum na taki stan, ale też jest jednocześnie rozkazem. Jest jednocześnie z poleceniem, jak mamy żyć. Macie ogromne szczęście, gdy ludzie was znieważają i prześladują i oczerniają z mojego powodu. Cieszcie się i skaczcie z radości, bo w niebie czeka na was wielka nagroda. Właśnie tak prześladowano kiedyś proroków Boga. Cisza jakaś, co? Cieszcie się i skaczcie z radości. Niektórzy tak patrzą z niedowiązaniem jedni na drugich. Jak to jest? Moi drodzy, po raz kolejny Jezus udowadnia, że to jest słowo do ludzi, którzy żyją naprawdę z Nim. To jest kompletna abstrakcja do ludzi, którzy Boga nie znają. Powiem więcej, nawet do chrześcijan, ale takich, którzy nie są tak naprawdę blisko Boga. Tych, którzy gdzieś tam to własne ja, ta cielesność ciągle jeszcze się próbuje dominować. Powiem tak, tacy ludzie z trudnością poradzą sobie z faktem, by nie mieć chęci odwetu. Nie mówiąc już o gotowości do permanentnego przebaczenia. A radość to już w ogóle nie wiadomo, co to jest. Moi drodzy, chciałbym jeszcze na koniec powiedzieć, z czego ta radość ma wynikać. Z jakich źródeł mamy czerpać tą radość? To jest zawarte w tym, co przeczytałem. Po pierwsze, tą radość mamy czerpać z tego, kim jesteśmy, a po drugie, dokąd zmierzamy. Zaraz to wyjaśnię troszkę mocniej. Ale w taką wstępną uwagę, jeśli chodzi o radość.
Mój drodzy, chrześcijanin nie powinien wręcz radować się z samego faktu prześladowań. Przecież nie jesteśmy masochistami, którzy lubują się w tym, żeby przeżywać ból. Więc chrześcijanin nie powinien, nie wiem, oczekiwać czy cieszyć się z samego faktu tylko z tego, że jest prześladowany i że cierpi ból. Zobaczmy to na to z drugiej strony. Skoro ktoś nas prześladuje, to tak naprawdę, zwłaszcza jeśli chodzi o takie prześladowania, jak cierpi Kościół prześladowany, to przecież prześladują ich przez to, że trwają w grzechu. Więc jak tu się cieszyć, że mój prześladowca tkwi w grzechu? Więc trudno jest jakby cieszyć się z samego faktu prześladowań. Ale powiem jeszcze coś więcej. Bardzo groźnym byłoby takie myślenie, że gdzieś cieszę się z prześladowań dlatego, bo jestem lepszy niż inni. A wiecie, że tak może być? Znam fakty. W ościennym kraju, w czasach komunizmu, Kościół cierpiał prześladowanie, ale nie cały, część. I wiecie, zaczął być problem, bo ci prześladowani uważali, że są lepsi od tych nieprześladowanych. Oczywiście to już jest historia, tam to wszystko już zostało pozamykane, jest wszystko okej, ale tak było. Oczywiście nie cały Kościół, ale ludzie niektórzy czuli się dumni z tego. Wiecie, to nie jest dobre. To już jest faryzejstwo, kiedy mamy złe motywacje. Nawet w czymś takim. Ale dobrze, wracajmy do tych źródeł, które dawają nam poczucie szczęścia i radości. Po pierwsze, powiedziałem, z tego mamy się radować, kim jestem. Słuchajcie, prześladowania dają 100% dowód, kim jesteśmy. Prawda? Prześladowanie daje 100% dowód, że jesteś Bożym dzieckiem. Inaczej szatan dałby ci spokój. I to stawia nas w tym zacnym gronie, w panteonie zwycięzców, proroków, o których tu jest mowa. Powiem tak, że radość z prześladowań to jest niezwykle trudna myśl, ale błogosławiona. Wiecie, tak bardzo my chcemy skupiać się na tym, co pozytywne. No i dobrze. Ale nie możemy też nie patrzeć na tą drugą stronę. Tak bardzo chcemy cieszyć się Jezusem, poznawać Go, doznawać Jego mocy. Może, żeby nie być gołosłownym, otwórzmy list do Filipian, 3 rozdział. Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody. I wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa. Sprawiedliwości z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego. I tu robimy kropkę. Prawda? Jakże często tu robimy kropkę. Ciesząc się tym, co zostało do tej pory tutaj wymienione. Ciesząc się tym, żeby Go poznać, żeby doznawać Jego mocy, ale zupełnie nie chce się nam już czytać tego, co jest dalej i uczestniczyć w cierpieniach Jego. List do Rzymian, w którymś tam miejscu, chyba 5 rozdział, apostoł Paweł mówi, dlatego chlubimy się z ucisków. Pozwólcie, że raz jeszcze chcę udokumentować to, że cierpienia potwierdzają nasze synostwo. Mówi o tym list do Rzymian, 8 rozdział, werset 16 i 17. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Żeby było to ostrzejsze, jaśniejsze, to pozwólcie, że troszkę to skrócę. Przeczytam raz jeszcze, tylko w wersji skróconej. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy, jeśli tylko razem z Nim cierpimy.
Prawda? To mamy najlepszy dowód. Cierpienia udokumentowują i przed nami, i przed światem ciemności, do kogo należymy. Ale jeszcze jedno miejsce. Obiecałem, że do niego wrócę, więc wracam. Pierwszy list Piotra, 4 rozdział. Sam nagłówek już brzmi: przywilej cierpienia dla Chrystusa. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się. Radujcie się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. Ten fragment nam pokazuje, że nie tylko dziećmi Bożymi jesteśmy, ale że te cierpienia udowadniają, że Duch Boży jest nad nami, że Duch Boży nas prowadzi, że jesteśmy w centrum Jego woli. A więc ten pierwszy wątek, o którym chciałem wspomnieć, o którym sam Pan Jezus mówi, to jest to, że cierpimy prześladowania, to tylko dlatego, że jesteśmy Jego dziećmi. I to jest najlepszy, najpotężniejszy dowód. A drugie źródło? Zapłata wasza obfita jest w niebie. Kto o tym teraz myśli? Kto teraz myśli o zapłacie, cierpiąc? Wiecie, to jest tak, że dla nas czasem to jest gdzieś za daleko. Dla niektórych ludzi mowa o niebie to jest, kiedy to będzie, co to jest, jak to jest. Nie powinno tak być. Powinniśmy żyć niebem. Powinniśmy żyć myślą o nagrodzie. Powinniśmy żyć myślą o celu. Apostoł Paweł w liście do Kolosan 3:2 mówi o tym, co w górze myślcie. Inny przykład mówi: dążcie do tego, co w górze, nie o tym, co na ziemi. I znowu ten przykład parafrazy mówi tak: sprawy nieba niech będą dla was ważniejsze od ziemskich. Jak to prosto brzmi? Sprawy nieba niech będą ważniejsze od was, od ziemskich. Powiem tak. Dla nas to może wydaje się takie dziwne, ale kiedy przychodzą prześladowania, to nagle to się staje takie oczywiste. Kiedy przychodzą prześladowania, to automatycznie jesteśmy przekierowani na myśli o niebie. Jak wielu prześladowanych już nie ma innej nadziei, tylko tą jedną, że Pan przychodzi. Tylko tą jedną. Ale chcę powiedzieć może trochę przekornie tak. Czy musimy na to czekać? Czy naprawdę musimy czekać na prześladowania, żeby żyć tą myślą? Kiedy to rozważałem, od razu przypomniał mi się nasz gość z Aleppo, który tu latem był, który właśnie to mówił. Kościele, obudź się. Po co macie czekać na prześladowania? U nich przyszły, bo Kościół spał. I u nich przyszły prześladowania. Tam właśnie, gdzie jest od tylu lat już wojna domowa. I Kościół tam bardzo cierpi. Bardzo. Ale się obudził. Ale żyje. Więc moją myślą jest tak na zakończenie. Po co nam czekać? Powinniśmy żyć niebem. Moi drodzy, ktoś, kto żyje niebem tak naprawdę, ktoś, kto miałby takie prawdziwe objawienie, czym jest niebo, myślę, że o niczym innym by nie mógł myśleć. Do niczego innego tęsknić. Każdą minutę by wykorzystywał na to, by myśleć o niebie, troszczyć się o to, by tam dojść, by zdążać tam, by zmierzać tam, by się przygotowywać. Ale powiem odwrotnie. Gdybyśmy mieli objawienie prawdziwe, czym jest piekło, to każdą minutę byśmy wykorzystywali, by innych ratować, by innych zatrzymać. Brakuje nam tego, jednego i drugiego. Tak mgliście to tam gdzieś mamy. No jest niebo, będzie pięknie. No jest niebo, będzie strasznie. I tyle. Ale gdybyśmy mieli głębsze wejrzenie w to, nasze życie by się zmieniało. Chciałem na zakończenie przeczytać raz jeszcze wszystkie błogosławieństwa. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący,
albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Moi drodzy, przez dłuższy czas, to jest 10 wykład, w sumie 11, bo brat Janek też raz uzupełnił, rozważaliśmy błogosławieństwa. Mam nadzieję, że były dla was błogosławieństwem, owe błogosławieństwa. Nawet tego tak nie zamierzałem, nawet nie liczyłem tego tak, że akurat z rokiem kalendarzowym zakończymy błogosławieństwa. A od nowego roku, może nie od, dokładnie od pierwszego wtorku, ale w styczniu będziemy przechodzić dalej. Jak powiedziałem, wielokrotnie mówiłem, że błogosławieństwa są tylko wstępem. Są streszczeniem całego kazania, więc będziemy do niego zmierzać już w styczniu. A tymczasem niech was Bóg obficie błogosławi. Amen.